Cześć! Spotykamy się ponownie na e-robocze show, gdzie Mekalak po raz kolejny zaprezentuje pokazy specjalne swoich maszyn. Zazwyczaj widzicie efekt finalny w postaci pięknej relacji z targów. Tym razem chcemy Wam pokazać, jak przygotowania do takiego eventu wyglądają od kuchni. Zapraszam! Na tegoroczne pokazy zabraliśmy ze sobą 6 maszyn. Koparkę kołową 15 MWR, koparkę kołową 9 MWR, koparko-ładowarkę TLB890, koparkę gąsienicową 6 MCR, wozidło obrotowe TA2SH oraz gwiazdę pokazów, ładowarkę obrotową AS600. Zacznijmy od logistyki takiego wydarzenia. Żeby przetransportować 6 maszyn, a tyle zabraliśmy na tegoroczne pokazy, konieczne było zamówienie 3 transportów. Dodatkowo mamy nasz zestaw transportowy Mekalak, na którym widzicie maszynę kołową 15 MWR. Jest to nasza perełka, na którą operatorzy czekali najbardziej. Od jutra będzie ją można przetestować na placu testowym Mekalak. E-robocze to nie tylko maszyny. Oprócz możliwości przetestowania wszystkich naszych maszyn, które przywieźliśmy ze sobą, jest też czas na to, żeby usiąść z klientami, porozmawiać o możliwości zakupu tych maszyn. I właśnie po to przywieźliśmy ze sobą cały ten samochód. Za mną są stoliki, meble, namiot, kwiatki. Wszystko to, co sprawia, że na naszym stoisku goście czują się jak u siebie. Przede mną widzicie 16 ton piasku. Na pewno przyjdzie kolejne auto z piaskiem, a być może i trzecie. Wszystko po to, żeby zapewnić kruszywo do testów. Doskonale wiemy, że nasze maszyny pięknie wyglądają na czerwonym dywanie, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Dzięki piaskowi, ziemi możemy dać operatorom możliwość przetestowania maszyn w każdych warunkach. Przesypywanie, ładowanie, kopanie, plantowanie. Wszystko to umożliwi nam m.in. piasek. O niego też trzeba zadbać odpowiednio wcześniej. Słońce już zachodzi, a my dalej walczymy na placu boju. Jest godzina 19, jeszcze jakieś 2 godziny testów przed nami. Jakie będą efekty tego wszystkiego? Zobaczymy jutro o 11, podczas pokazów specjalnych. Po 5 godzinach snu spotykamy się znowu na stoisku. Meble rozstawione, namiot napompowany. Ostatnie przygotowania przed nami. O 9 zaczynamy. Także trzymajcie za nas kciuki. Wizytę na naszym stoisku rozpoczynamy zawsze od tego, co jest najprzyjemniejsze. Czyli gadżety, katalogi, relaks z kawą, z napojami. Jeżeli trzeba zaprosić klientów do konkretnych rozmów sprzedażowych, mamy przygotowane nasze stoliczki z miejscem na spokojne porozmawianie o kwestiach maszynowych, finansowych i o tym wszystkim, co operatorów interesuje najbardziej. Przygotowania to nie tylko stoisko, to także maszyny. Dbamy o to, żeby błyszczały i wyglądały pięknie podczas pokazów. Także ostatni szlif i do dzieła! No i mamy finał przygotowań. Ostatnie, co zostało, to muzyka. Mekalak słynie z pokazów maszyn, ale słynie też z dobrej muzyki podczas tych pokazów. W tym roku przygotowaliśmy nowy set muzyczny. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. I co jeszcze? Identyfikatory dla wystawców i możemy zaczynać. No i mamy to. Finał wielogodzinnych przygotowań. Maszyny rozgrzewają się do pokazów. Stoisko stoi, klienci przybywają na pokazy specjalne Mekalak, które są taką wisienką na torcie targów e-robocze show. Emocje już opadły, pokaz za nami. Ostatni operatorzy testują maszyny. Ja już mam czas na relaks. Zapraszam na kolejną relację z e-robocze show z udziałem Mekalak za rok.